na mnie ręce swe. Mówisz, powstań, żej, jesteś dzieckiem mym. Błogosławisz dzisiaj mnie, kładziesz na mnie ręce swe. Mówisz, powstań, żej, jesteś dzieckiem mym. Błogosławisz dzisiaj mnie, kładziesz na mnie ręce swe. Mówisz, powstań, żyj, jesteś dzieckiem mym. Błogosławisz dzisiaj mnie, kładziesz na mnie ręce swe. Mówisz, powstań, żyj, jesteś dzieckiem mym. Zawsze jak spotykam wielu z was na mieście i ktoś tam pozdrawia, o, ksiądz z Maksa, czasami nawet mnie to godzi, że nie z miłosierdzia, jak ktoś powie z Maksa, ale to nie jest ważne w ogóle. To wiecie, często ludzie mówią tak, jak my uwielbiamy te historyjki pełne wiary księdza. I tak dzisiaj zacznę. Wyobraźcie sobie, że kilka dni temu byłem z braćmi w pewnym mieście i tam tylko nocowaliśmy, bo jechaliśmy do innego miejsca docelowego. I wyjeżdżając z tego miejsca, nagle ni z gruszki, ni z pietruszki, jedno wydarzenie, drugie wydarzenie, trzecie, które jakoś nam mówiły o tym, że mamy zostać w tym mieście jeszcze. Ja bardzo się tak wzdrygałem, bo bardzo mnie ciągnęło, żeby jechać dalej, obowiązki, różne tam rzeczy konieczne. Ale byłem taki, wiecie, zszokowany tym, że jakieś jedno wydarzenie, drugie, trzecie, które mówiły stop, zostańcie w tym miejscu. Bardzo widziałem w tym rękę Boga, ale ciągnęło mnie, żeby pojechać dalej. I wiecie, że kiedy wyjechaliśmy już z tego miasta, to może był kilometr za tym miastem, to nie dawało mi to spokoju, bo jestem baczny na te znaki od Boga, wydarzenia, więc jechałem z trzema braćmi i mówię tak, słuchajcie, moje serce jest niespokojne w tej sprawie, pomódlmy się razem do Boga i zaczynamy się modlić takimi słowami. Ja prowadziłem tę modlitwę. Panie Jezu, dałeś nam te trzy znaki, ciągnie mnie, żeby dalej jechać, ale nie wiem, czy naprawdę te znaki pochodzą od Ciebie, czy chcesz, żebyśmy zostali w tym miejscu. Jeżeli Twoją wolą jest, byśmy wrócili do tego miasta, z którego przed chwilą wyjechaliśmy, to zatrzymaj nas natychmiast. Tak się pomodliliśmy. Minuta po skończonej modlitwie patrzymy, leży kobieta na pasach, na drodze. Zatrzymujemy się, tam już też się ktoś zatrzymał. Szybko ewakuacja, co się stało, kobieta zasłabła. Przynosimy tą kobietę na bok na taką trawę, karetka. Zaczynamy gdzieś tam pomagać tej kobiecie, dużo ludzi się zbiegło. Ja jako ksiądz szybko rozgrzeszyłem, bo ksiądz to musi szybko uczynić, żeby rozgrzeszyć warunkowo tą osobę, gdyby nie daj Boże umarła, żeby właśnie to miłosierdzie Boże ogarnęło całe jej życie. No i słuchajcie, cała akcja 40 minut, dużo rozmów, dużo spotkań z ludźmi. To była taka babcia, której po prostu cukier gdzieś tam
Ona nie zjadła śniadania, tego cukru jakoś było za mało, miała cukrzycę. I wiecie, kiedy już wszystko się skończyło, przyjechała karetka, zabrali tą babcię. Myśmy tak po prostu pod wrażeniem tych 40 minut stanęli, spojrzeli na siebie i myśmy doskonale rozumieli, że Bóg przemówił do nas. Panie, jeżeli Twoją wolą jest, byśmy zostali, wrócili natychmiast do tego miasta, zatrzymaj nas natychmiast. I Pan nas zatrzymał. Rozumiecie, że Bóg słyszy każdą modlitwę i że Bóg przenika wszystko? Rozpoczął się dla wielu czas wakacji. Dla dzieciaków już dawno, tydzień czasu już temu. Dla wielu z Was czas urlopu. I wiem, bo czasami to opowiadacie, że tak trudno jest, kiedy gdzieś się jest, żeby zebrać się i pójść do kościoła, pomodlić się. Bo czasami, wiecie jak to jest, po prostu luz taki wchodzi w człowieka, że wydaje się, że no, nie muszę wołać do Boga. Nie, wprost przeciwnie. Niech nie będzie dnia w twoim życiu, gdzie nie będziesz wołał do Boga. Niech nie będzie takiej chwili. Zobaczcie, tyle rzeczy wam opowiadam często, że Bóg wyciąga z utrudzenia, z uciemiężenia każdego. Tylko Jemu się oddawaj, Jemu się powierzaj. Wołaj do Niego, do Boga żywego. Wiecie, że Księga Mądrości, dokładnie przepraszam, Mądrość Syracha, bo jest kilka ksiąg mądrościowych, Mądrość Syracha kończy się opowiadaniem o różnych osobach bożych z Pisma Świętego, jak to Bogu byli wierni. Nawet nie wiem, tak wezmę przypadkowo, zobaczcie, o tym Samuelu ostatnio wam mówiłem, zobaczcie. Umiłowany przez swego Pana Samuel, prorok pański ustanowił królestwo i namaścił władców nad jego ludem. Zobaczcie, wierny Bogu do końca. Albo na przykład Elizeusz, zobaczcie takie słowo o Elizeuszu. Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne. Albo na przykład tutaj słowo o Abrahamie. Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów, w chwale nikt mu nie dorównał. On zachował prawo najwyższego, wszedł z nim w przymierze. Mądrość Syracha kończy się opowieścią o wielu kobietach i mężach bożych, którzy przeżywali życie z Bogiem. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, co by właśnie było napisane o waszym życiu? O waszych dokonaniach. Nie o dokonaniach tylko ludzkich. Chociaż o tych dokonaniach ludzkich też Słowo Boże tu pisze. Ale to i więzi Boga. Wiecie, ja nie mogę się nadziwić, teraz byłem taki szokowany takim raportem europejskim, gdzie podali takie wyniki, że prawie połowa Europejczyków odczuwa samotność w sercu. Powiem wam, że no, wstrząsnęło mnie to przeogromnie. Prawie połowa Europejczyków odczuwa samotność w swoim życiu. Pomyślałem sobie, ludzie, przecież jest Bóg, który daje sercu radość, pokój i podnosi w samotności. Wiecie, to co tak bardzo jest niesamowite? Takie słowa, jak człowiek przeżywa wszystko z Bogiem, bo Bóg jest realny, żywy. To jest prawdziwy pokój, który On daje. Prawdziwe szczęście do serca. Że ja z Bogiem nie czuję się nigdy sam. Rozumiecie, jakie to jest niezwykłe? Wiem, że są takie sprawy no, światowe, że ludzie się nie spotykają, wioski są puste, ludzie nie spotykają się nawet w mieście. Widzimy to ogołocenie. Już na imieninach się nie spotkają, już do siebie nie jeżdżą, nie dzwonią nawet do siebie. Albo związki się zmieniają, tutaj jedna osoba, druga. Ja wszystko rozumiem, że społecznie jest misz-masz. Ale jest Bóg. Wołaj do Niego. I teraz zobaczcie, kiedy wyruszacie w ten okres urlopowy, wakacyjny, to żeby twoje serce, mimo tego, że może słońca zaznasz, że może pójdziesz na basen, że pójdziesz, nie wiem, na rehabilitację, odpoczniesz, nie wiem co jeszcze, pojedziesz daleko, to pamiętaj, że nikt twojemu sercu, ani nic, nie zaspokoi twojego serca, tak jak Bóg. Bo nawet może być tak, że będziesz leżał w słońcu i nawet może koło jakichś osób zaprzyjaźnionych,
a będziesz czuł tą samotność w sercu. Jedynie Bóg, to właśnie chcę tak mocno powiedzieć, jedynie Bóg zapełni to serce człowieka w pełni. Ktoś się pyta, no ale czemu tak to jest? Ha, temu, że serce twoje stworzył Bóg. Zrozum to. Serce twoje nie jest zrobione przez człowieka. Serce twoje nie zrobił przypadek. Serce twoje nie jest utkane przez osobę nawet, która cię najbardziej kocha. Serce twoje jest stworzone ręką niewidzialną. Serce twoje jest tak uczynione na podobieństwo Boga, że je zaspokoi tylko Bóg. Ono jest uczynione na miarę Boga samego, nie na miarę ludzką. Dlatego człowiek, choćby najcudowniejszy twojego życia, dający ci miłość największą, i my tego pragniemy, i to jest coś najwspanialszego, nie zaspokoi w pełni twojego serca. Obyś boleśnie się o tym nie musiał w życiu twoim przekonywać. Dlatego wyruszając ten czas urlopowy, wakacyjny, niech twoje serce nie będzie właśnie nagle osamotnione, niewołające do Boga. Wiecie, my wyruszyliśmy już tydzień temu na różne ewangelizacje, na pewno spotkacie w Koszalinie, na placach, na deptakach tutaj, wioski, morze tutaj. My chcemy tylko tą jedną rzecz głosić. Zawołaj do Boga. Wiecie, ile ludzi jest podniesionych na ewangelizacjach, na tym głoszeniu takim prostym, zwykłym, bo ktoś zawołał do Boga? Ktoś z nami zawołał do Boga? My często kończymy takie spotkanie. Zawołajmy razem do Boga. I ktoś zawołał do Boga i jego serce doświadczyło radości i szczęścia. Umiłowani bracia i siostry, wyruszcie w ten czas radosny i odpoczynku, ale zawsze z Bogiem. Niech Bóg wam błogosławi na ten czas radości, słońca, czas wielu spotkań wspaniałych.